Cześć, ja nazywam się Kamila Braszak, a Ty słuchasz podcastu Mako Mówi, czyli rozmowy o branży IT i nie tylko. Jeżeli czujesz, że osiągnąłeś już wszystko w swojej branży, czujesz się wypalony i nie bardzo wiesz, co z tym zrobić, myślę, że ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Miłego słuchania. No dobrze, to nie przedłużając, powiedz mi, Beata, od kiedy jesteś w Makolabie, kiedy do nas dołączyłaś? W Makolabie jestem dokładnie od roku. Przyszłam w styczniu 2020 i teraz jestem już po pierwszej mojej rozmowie. Dobrze. Czyli pierwszy rok już za tobą, już masz takie poczucie, że, no, że już jesteś w tym Makolabie, już dołączyłaś do nas tak w pełni, czy jeszcze masz poczucie, że jeszcze się czegoś musisz tutaj nauczyć, jeszcze się odnaleźć? To znaczy tak organizacyjnie to już się czuję dobrze, już się znalazłam, już wiem gdzie, co, kogo, o co pytać. Natomiast no co do nauki, no to jest niekończący się proces. No tak, właśnie, bo tutaj nawiązując do tej niekończącej się nauki, bo być może dla słuchacza będzie to zagadką, dlaczego tak mówisz, bo nie jest przynajmniej dla mnie tajemnicą, że zmieniłaś zupełnie branżę i to właśnie dość chyba niedawno. Czy mogłabyś powiedzieć, co w ogóle skłoniło Cię do zmiany tej ścieżki i czym zajmowałaś się wcześniej? Myślę, że to nic niezwykłego się nie wydarzyło. Po prostu wydaje mi się, że to było wypalenie zawodowe. Aha. Wcześniejsze. Po prostu poczułam, że muszę coś ze sobą się uduszę. Ja przez kilkanaście lat pracowałam na Politechnice w Polsce, również przy komputerze z bazami danych, ale jakoś tak w pewnym momencie już poczułam, że doszłam do ściany, że chciałabym coś zmienić. Bo wtedy pojawiło się pytanie, co można ze sobą zrobić po tylu latach w jednym miejscu. I to było ciężkie, ale jakoś małymi krokami zaczęłam próbować różnych rzeczy, coś tam w internecie szukać, rozmawiać z ludźmi. I ktoś, kto mnie dosyć długo już zna, powiedział mi, że mam pewne cechy, które są cenione w IT. Takie jak analityczne myślenie, cierpliwość, dokładność. Coś, co mnie najbardziej chyba ujęło, szukanie dziury w całym. Bo okazuje się, że ja jak już coś jest ustalone, wszystko wygląda ładnie, to ja jeszcze zawsze zastanawiam się, co może się nie udać. Myślałam, że to wada. Tutaj okazało się, że jest to zaleta. Dokładnie, też miałam to powiedzieć, że są takie teoretycznie wady, które można jednak przeformułować na zalety. I tutaj się okazuje, że to właśnie tak działa. To, że wtedy ja zupełnie nie myślałam jeszcze o testowaniu, bo trzy lata temu, kiedy ja, znaczy cztery lata temu zaczęłam myśleć w ogóle o tej zmianie, ja wtedy nie miałam pojęcia, że istnieje taki zawód jak tester. Więc jak usłyszałam o IT, to najprostsza ścieżka, zaczęłam interesować się programowaniem. Zaczęłam sobie robić jakieś różne kursy, odświeżyłam sobie angielski i tak po nitce do kłębka trafiłam na kurs dla testerów w pewnej firmie. Tam się dowiedziałam, że istnieje taki zawód i na czym on polega. Zrobiłam sobie ten kurs, zdałam egzamin i ponieważ w trakcie tego egzaminu, znaczy w trakcie tego kursu, o czym wcześniej nie wiedziałam, znaczy no nie doczytałam po prostu, okazało się, że jest to kurs połączony z rekrutacją i zaproponowano mi pracę w tej firmie. No proszę, czyli dwie pieczenie na jednym ogniu. Tak, okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ od zupełnego zera zdobyłam tam podstawy testowania, zrobiłam sobie tam certyfikat ISTQB, poznałam te wszystkie narzędzia, którymi posługują się testerzy i trafiłam też na bardzo fajnych ludzi, od których bardzo dużo wiedzy dostałam. No tak, ci ludzie to jest chyba podstawa wszędzie, prawda? Żeby w dobre środowisko wpaść i tutaj no jednak przy nauce czegoś zupełnie nowego, książki, kursy, wiedza teoretyczna to jedno, ale nic nie zastąpi tej wiedzy przekazywanej od drugiego człowieka, a zwłaszcza właśnie w tak zwanym praniu, kiedy pracujemy tak, i pewnie wychodzą. Jeśli to jest taka przyjazna atmosfera z uśmiechem i z takim podejściem otwartym, nie, że o ty nic nie umiesz, o Jezu, muszę ci coś tłumaczyć na nowo i na nowo,
to, a że trafiłam akurat w takie środowisko, że to wszystko poszło naprawdę fajnie, to była Mhm. przyjemność tam spędzać czas, więc myślę, że dlatego mi się udało. No to gratuluję i bardzo się cieszę, że faktycznie znalazłaś to swoje miejsce i ten swój konik nowy, bo to też bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość, że nawet jeżeli poczujemy właśnie to wypalenie i mamy wrażenie, że no już tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, chyba nic więcej nas nie czeka, żeby mieć to po pierwsze odwagę, ale też właśnie świadomość, że da się, tak? Że można zmienić coś w swoim życiu, nawet w takiej ważnej sferze jak praca, tak? Bo też nie ma co ukrywać, że to jest bardzo ważna część naszego życia. A co było dla ciebie najtrudniejsze na początku? No bo jakby z tego, co opowiadasz, to wygląda jakby to było bardzo łatwe, tak? Trochę się pouczyłam, usiadłam, dostałam pracę i już. Ale czy coś tutaj właśnie sprawiało ci jakieś największe kłopoty? Znaczy, na początku trudne było wszystko. No tak. Bo na przykład takim pierwszym szokiem dla mnie to był język, jakim posługuje się IT. Niby mówili po polsku, ale ja nie wiedziałam, o czym oni w ogóle mówią. Jedno zdanie mogło być naszpikowane 5 słowami, których albo nie znałam, albo co gorsze, ja te słowa znałam, tylko okazywało się, że tutaj one znaczą zupełnie coś innego. Tak zwany slang. Tak zwany slang, mieszanina polskiego z angielskim. I tak. Mówię, te słowa... Ja wydawało mi się, że znam, ale... Później się okazywało, że to słowo, no to jednak jest zupełnie coś innego. A co ci pomogło w tym, żeby się jakoś tutaj w tym odnaleźć? Dopytywałaś po prostu najzwyczajniej w świecie? No dopytywałam, czasem były bardzo śmieszne sytuacje do tego stopnia, że ja na przykład słowo backend dla mnie kojarzyło się wyłącznie ze słowem backhand. I się zastanawiałam, dlaczego my teraz będziemy o tenisie rozmawiać? Co to ma wspólnego w ogóle z tenisem? Czy konsola, która mi się kojarzyła wyłącznie z Xboxem no albo tak. PlayStation, tak? Mm-hmm. Więc ja, to był ten poziom. Więc czasem rozumiem. Czasem musiałam naprawdę duży dystans do siebie mieć i poczucie humoru i liczyć na to, że inni też tak do tego podejdą, bo inaczej się po prostu nie dało. A poza tym to Zgadza nic się. Innego, tylko osłuchanie, tak? Siedzenie na tych kolach, na tych spotkaniach i słuchanie. No i powoli zaczęło się to jakoś sklejać. Jasne. Jakiś zrozumiały slang. Muszę ci powiedzieć, że jakby bardzo dobrze cię rozumiem, bo ja też jak trafiłam tutaj do Makolabu, to było moje takie no, praktycznie pierwsze zetknięcie z branżą IT i też miałam duży problem z pewnymi sformułowaniami. Już pominę też fakt, że same wewnętrzne firmowe też jeszcze są, tak? Jakieś nazwy zespołów, skróty myślowe i faktycznie na początku człowiek ma wrażenie, że tak jak powiedziałaś, rozmawia po polsku, ale nie do końca po polsku. No ale też tak jak mówisz, no, czas po prostu tutaj nie ma czasami nic innego jak cierpliwość i z czasem po prostu się usłuchujesz pewnie z pewnymi sformułowaniami. Ale słyszałam, że chciałaś jeszcze jakąś drugą rzecz dodać, tak? Która gdzieś tam ci właśnie te trudności sprawiała. Druga rzecz to myślę, że po prostu, że tego wszystkiego było, dużo tej wiedzy naraz było. Bo to było, jest i samo testowanie, i narzędzia pracy, i sam sposób pracy, czyli ten właśnie te spotkania, ten Scrum, rozwiązywanie trudności technicznych typu nie działa internet, coś się z czymś nie łączy. Proszenie za każdym razem, proszenie o pomoc każdego dnia. To było też takie no, przełamanie się, że ciągle trzeba jakby korzystać tutaj z wiedzy innych informacji. Właśnie jest coś takiego trudnego, prawda? W proszeniu o pomoc albo przyznawaniu się do tego, że czegoś się nie wie. Jakoś ta edukacja nas nie przygotowuje mimo wszystko do tego. I takie mamy chyba przekonanie, że powinniśmy wszystko wiedzieć. No a w momencie, w którym zaczyna się zupełnie coś nowego, coś, czego się no, w szkole właśnie też człowiek nie miał okazji nigdzie uczyć i zetknąć, no to też nic dziwnego, że te pytania się ma, ale właśnie ta odwaga, żeby zacząć, tak? Pytać. Tak, zwłaszcza, że no, najbliższe osoby, z którymi pracowałam, wiedziały, no ja tak. potrafię. Natomiast no, jak szłam gdzieś dalej do programistów, to przecież nikt nie tłumaczył każdemu z osobna, że to jest ta Beata, która nic nie umie i do niej trzeba inaczej mówić, tak? No nie, no nikt tak mnie nie przedstawiał, więc no jakoś tak. Musiałam sobie z tym radzić.
Ale udało się, szkoła życia pewnie, taka na nowo, ale się udało, widzę, no bo teraz jesteś i pracujesz dalej i myślę, że już chyba, to słownictwo już chyba nie ma dla ciebie tajemnic, tak podejrzewam. No na pewno coś tam się zdarzy, programiści to zawsze mają jakieś tam jeszcze swoje tajemne kody, ale no nie, no już jest łatwiej, bo jak już jest jedno słowo niezrozumiane na całą rozmowę, no to już jest łatwiej. Zdecydowanie. A powiedz mi tak już, przeskakując płynnie do samego czasu w naszej firmie, bo tutaj gdzieś do nas trafiłaś z czasem, tak? No wcześniej tą swoją ścieżkę testerską rozpoczęłaś. Jak ci się pracuje u nas? Czy masz takie wrażenie właśnie, że no, że jeszcze się czegoś nauczyłaś, czy już nie? Już wiedziałam wszystko i teraz po prostu szlifuję tylko. Nie, nie, oczywiście nie. Podstawy rzeczywiście zdobyłam w tej pierwszej firmie i dzięki temu w ogóle przeszłam rozmowę tutaj. Natomiast tutaj przez ten rok bardzo pogłębiłam swoje umiejętności i zdobyłam takiej więcej pewności siebie jako tester. Stawiam też swoje pierwsze małe kroczki w automatyzacji, co jest moim największym sukcesem, bo jeszcze wydawało mi się to zupełnie poza zasięgiem moim, nawet marzeń. Ale muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem opieki merytorycznej, jaką tutaj się otacza testerów. I to dzięki temu udaje mi się właśnie w swoim tempie i takimi moimi małymi kroczkami zdobywać te nowe umiejętności. Super, bardzo się cieszę i bardzo miłe to, co mówisz. I też myślę, że kolegom i koleżankom z zespołu to też będzie miło usłyszeć takie słowa, że faktycznie ta pomoc jest, tak? I to wsparcie, i wymiana wiedzy, i zrozumienie, tak? Że pewnych rzeczy po prostu można jeszcze nie wiedzieć, tak? Albo właśnie mieć swoje tempo pracy, bo to też jest, myślę, że bardzo, bardzo istotne. A co byś doradziła takim osobom, które gdzieś tam zastanawiają się właśnie nad zmianą branży, myślą o tym, żeby, już nie mówię też, znaczy o testowaniu oczywiście też, tak, ale ogólnie, tak, o tym, że chciałyby coś w życiu zmienić, od czego byś zaczęła, tak, na bazie swoich doświadczeń, swoich przeżyć, może byś coś zmieniła w tym, jak zaczęłaś te zmiany wprowadzać? Myślę, że no, na pewno cierpliwość, bo u mnie od momentu tego pomysłu, że chcę coś zmienić, do zatrudnienia w tej nowej firmie minął rok. Więc to nie jest tak, że to tak pomyślę i już się zadzieje, ale jednak to tam się coś w międzyczasie, różne rzeczy wydarzały, coś tam, jakaś praca była wykonana, więc na pewno cierpliwie trzeba do tego dążyć. No na pewno trzeba być gotowym przy takiej zmianie drastycznej do tak zwanej opuszczenia strefy komfortu, a może raczej do wysadzenia jej w powietrze. Tak, to trzeba sobie na to pozwolić i nie zastanawiać się nad wszystkim tak bardzo, nie analizować. No i co? Może jeszcze sprawdzić, czy to są rzeczy, które cię kręcą. W przypadku testowania akurat są różne platformy czy akcje, gdzie można popróbować testowania. Jeśli cię to bawi i tracisz poczucie czasu, gdy to robisz, no to może być to, tak. Czyli trochę jednak pójść za głosem serca, tak? Też w takiej sytuacji. No myślę, że to jest konieczne. To w moim przypadku to było takie zamknąć oczy i skoczyć i mieć nadzieję, że na dole pojawi się jednak jakaś asekuracja, jakiś materac. Ale bez takiego szczególnego analizowania, bo naprawdę, gdybym ja się zaczęła zastanawiać, to chyba nic by z tego nie wyszło. No to tak, powiem ci, że jak dla osoby, które gdzieś otoczenie zauważa, że masz tendencję do szukania dziury w całej, to naprawdę podwójne gratulacje się należą, bo faktycznie musiałaś ten czynnik wyłączyć, tak? I analizowania, i planowania, i szukania dziury w całym, no bo tutaj tych dziur to by mogło być mnóstwo. Nawet powiedziałabym, że to właściwie jedna wielka dziura, w którą, tak jak mówisz, wskoczyć trzeba było i mieć nadzieję, że się upadnie na miękkie podłoże, a nie połamie. No, bardzo się cieszę, że tak się tutaj to ułożyło i że do nas trafiłaś, że rok z nami jesteś i mam nadzieję, że tych lat jeszcze będzie mnóstwo i że będziesz się mogła rozwijać i uczyć nowych rzeczy. No i przede wszystkim, że ta atmosfera też taka, jaka jest, pozostanie, bo myślę, tak jak wspomniałyśmy, ci ludzie, to otoczenie, które nas otacza, ludzie są bardzo ważni, tak? I wsparcie, które dają.
No dziękuję Ci bardzo. Bardzo, bardzo mi się podoba to, co mówisz i jest inspirujące zdecydowanie. I mam nadzieję, że dla osób, które nas posłuchają, poświęcą te kilkanaście, kilkadziesiąt minut też. Niektórych może zainspiruje, a niektórych może właśnie przekona. Być może już są na takiej ostatniej prostej, czy podjąć tę decyzję, czy nie. I że to będzie dla nich taki bodziec do działania. No dziękuję również bardzo za zaproszenie. Dzięki wielkie.